Barack Obama, Angela Merkel, Władimir Putin. Tych polityków w Amfiteatrze Zielonogórskim dzisiaj wieczorem nie będzie, dlatego że nie jest to wydarzenie polityczne, jest to wydarzenie artystyczne, więc będą wspaniali artyści, że tylko wymienię paru z nich. Kaja, Kasa, Ewelina Flinta, Magdalena Różka, wielu, wielu innych. Będzie oczywiście kabaret Pod Wyrwij Groszem. Sondaże najnowsze wskazują, że około 40 milionów widzów ten program dzisiaj ma szansę obejrzeć. Dlatego już teraz zapraszam te 40 milionów widzów do odbiorników Dwójki 18 lipca. Bądźcie z nami, dowiemy się, dlaczego Lubuskie warte jest zachodu. To był Łukasz Rybalski. Rozumiem, że porywasz mi pana marszałka, tak? Mam dla pana przygotowany fajny monolog, śmieszny. Idziemy. No panowie poszli się uczyć roli, a my widzimy się oczywiście podczas koncertu. Pa, pa. Witam bardzo serdecznie wszystkich Lubuszan. Witam widzów Dwójki. Obok mnie pani wicemarszałek Elżbieta Polak, która chciałaby osobiście zaprosić państwa na szczególny koncert. Ja jestem zakochana w województwie lubuskim, w tym regionie. A za co pani kocha ten region? Ja jestem również zakochana w regionie lubuskim i to nie tylko z urodzenia, ale również z wyboru. Właśnie 27 czerwca odbywa się Święto Województwa Lubuskiego. To jest taka prawdziwa eksplozja potencjału gospodarczego, turystycznego, kulturalnego. To właśnie na ziemi lubuskiej mamy odradzane autentycznie tradycje winiarskie, winobranie w Zielonej Górze, ale to również Łagów, lubuskie lato filmowe, które właśnie dobiegło końca. To są wspaniałe wydarzenia i o nich właśnie pragniemy w dniu Święta Województwa powiedzieć dla całego kraju. O tym, że warto do nas przyjechać, że warto tutaj gościć. Nasze województwo jest otwarte, dynamicznie się rozwija, jesteśmy liderem w zarządzaniu programu operacyjnego. Powstają wspaniałe obiekty, chociażby Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zielonej Górze oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim. To w Lubuskim mamy najwyższy wzrost produktu krajowego brutto. A dzisiaj świętujemy i zapraszamy wszystkich na koncert galowy z udziałem gwiazd Lubuszan, Ewelina Flinta, Krzysztof Kliański i oczywiście kabarety zielonogórskie. To mnie pozostaje tylko powiedzieć, że koncerty, uwaga, dwie części, 17.05 i 20.10, 18 lipca. Zapraszamy z całego serca. Zapraszamy. Witamy z Amfiteatru w Zielonej Górze, z ziemi lubuskiej. Jest z nami marszałek województwa lubuskiego. Proszę państwa, to jest wielka persona, to jest gospodarz. Marcin Jabłoński. Panie Marcinie, proszę zaprosić na ten piękny koncert. Zapraszamy państwa serdecznie do Amfiteatru w Zielonej Górze, po to byście poczuli państwo tę wielką, pozytywną energię, którą emanują mieszkańcy województwa lubuskiego. Naprawdę warto to zobaczyć, posłuchać, poczuć. Naprawdę zapamiętacie państwo. To wspaniałe województwo, wspaniały region. O wielkich szansach. Podpisuję się pod tym. Ja również. Zapraszam. Zapraszam serdecznie. Wino, kabaret i śpiew. Lubuskie. Warte zachodu.